filii Ośrodka Kultury w Będzinie Grodźcu odbyły się uroczyste obchody 15-lecia Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek. Jubileusz stowarzyszenia uświetnił koncert skrzypcowy oraz występ młodych tancerzy. Gościem uroczystości był prezydent Będzina Łukasz Komoniewski. Chciałbym paniom złożyć najserdeczniejsze życzenia, ale również przede wszystkim takiego niegasnącego optymizmu na co dzień, żeby uśmiech na waszych buziach codziennie wam towarzyszył, a wszelkie zamierzenia, szanowne panie, które macie, które dopiero się zrodzą w waszych głowach, żeby zawsze znajdowały szczęśliwy finał. Chciałbym wam również bardzo serdecznie podziękować za ten okrągły jubileusz, te wspólne 15 lat, bardzo nisko w imieniu własnym, ale również całego samorządu będzińskiego chciałbym się paniom pochłonić. Hasło przewodnie wieloletnich działań Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek to odwiedź nas, nie musisz żyć samotnie ze swoim problemem. Wszystkie koleżanki, członkini Stowarzyszenia Amazonek w Będzinie, każda z nas coś daje drugiej osobie. W chwilach radości, w chwilach smutku po prostu jesteśmy w taką wspólnotę, tworzymy wzajemnie wspomagającą się. O tej wspólnocie i wzajemnym wspieraniu mówiła tego dnia również przewodnicząca Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek, Virginia Adamska. Najistotniejsze to jest to, że się wspieramy, że pomagamy jedna drugiej przede wszystkim to, że jesteśmy na każde jakieś nieszczęście, jakieś na zawołanie każdej koleżanki, jak się coś dzieje, jesteśmy zawsze pomocne. Także to jest podstawa naszego stowarzyszenia. Uroczyste obchody 15-lecia Będzińskich Amazonek były również okazją do licznych podziękowań za wspieranie działań stowarzyszenia, między innymi grodzieckiej filii Ośrodka Kultury. Ja może odniosę się w ten sposób słowami naszego polskiego poety Juliana Tuwima. Są dwa szczęścia. Jedno małe, być szczęśliwym. Drugie duże, uszczęśliwiać innych. W przypadku działań Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek to uszczęśliwianie innych trwa już 15 lat. Walka z chorobą, rehabilitacja i przede wszystkim bycie razem, wspólnie, które podczas choroby jest bezcenne.